na pewno tak, że bo to będzie tak jeszcze pod szkołem prawie wszystko, ale to, nie, tak, ale jakiś tam kierunek zawsze to dobrze. Jasne, jasne. Będę to sobie na siebie. Dobrze. Chciałabym bardzo serdecznie przywitać wszystkich Państwa. Szczególnie serdecznie chciałabym przywitać pana wicemera rejonu Kowno, pana Adanasa Makarewiciusa. Bardzo serdecznie witamy. Chciałabym również bardzo serdecznie powitać delegację rejonu Kowno. A także delegację artystów z Czerwonego Dworu. Artystów, którzy przyjechali na plener Grunwald Art. Szanowni Państwo, dzisiejsza wystawa naszego gościa, artysty Adanasa Obcarskasa, którego bardzo serdecznie również witam. Jest wynikiem tak naprawdę kilkuletniej współpracy pomiędzy Warmią i Mazurami a rejonem Kowno. Rozpoczynając 5 lat temu organizację pleneru Grunwald Art, uznaliśmy, że bardzo dobrze 600-lecie obchodów bitwy byłoby w ramach tej rocznicy stworzyć jakieś ważne wydarzenie. I idea, która nam towarzyszyła organizacji tych plenerów, polegała na tym, żeby artyści, którzy kiedyś toczyli tutaj boje, mogli wspólnie przyjechać do nas, przyjechać na Grunwald i już dzisiaj nie wspólnie walczyć, ale wspólnie tworzyć dla przyszłych pokoleń. Ta idea bardzo odpowiadała artystom zarówno z rejonu Warmii i Mazur, z całej Polski, ale także spoza granic naszego kraju i od 5 lat przyjeżdżają co roku do nas artyści z Niemiec, Rosji, Litwy. A wystawy poplenerowe odbywają się w wielu krajach Europy. Współpraca z rejonem Kowno stała się czymś niezmiernie ważnym dla naszego województwa, a gościnność i udział Litwinów w tym plenerze zaowocowały wspólnymi projektami kulturalnymi. Postanowiliśmy rozszerzyć i promować artystów z Litwy w Polsce i artystów z Polski na Litwie. Dlatego też
Bardzo chciałabym zaprosić do nas tutaj pana wicemera, zapraszamy. I chciałabym zaprosić do nas bliżej autora, żeby tutaj też, żebyśmy wszyscy mogli widzieć i przekazać głos panu wicemerowi. Шановні Państwo, дуже добрий. Нам ще два речі були. Кіти, спасибі. Тішимося, що єстесьмі тутей запрошені в Кітова. Дякую музею з дирекції, місцею Єгія Свальджі. Попитимо, що до ними надавалося. Щодо шутки, в чому почекувати саме було цієї власні воєводства Вармінсько-Матерського, а також дирекції типу музею за запрошення учасництво нашої делегації в тій речі. Для того делегація буде ставити на карту нового району Мерес, де зі звідти збиралися і статті, ще й жмову, коя карту жалоба на хоча не стане. Який не жалоба на хоча не стане? Przepraszam, że nie mógł przyjechać mer regionu Kowickiego. On mógł przedstawić pana Antonasa Perkasa jeszcze w Kowicy, nie tak poprzednie, ponieważ właśnie rodzili się i wychowali się w tym samym miasteczku. Na nas tej dolba, który nie regalał na Żodziu, papier Dejni dobierał się po pasach po świecie poleczne. Oczywiście, sztuka to jest taka rzecz, która nie potrzebuje słów. I przede wszystkim o tym opowiadają jego dzieła. A w tym wypadku opowiadam. Antanas yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys, talentingas mūsų krašto dailininkas. Pan Antanas jest członkiem Rzeszenia Artystów Lietuvos, jeden z najsilniejszych i bardzo wybitnych malarzy. Доведі Савропошину, Індія, Русія, Норвегія. Його діла мають віри країв Унії Європейської і не тільки. То сон Росія, Норвегія, Стати Зйомчане і інші країни. Як на Україні Шіметі, Борт Дайя Спарова, Суренгія з Варшової, Суренгія і Сігія Йодербу музею. Я також вім, що була отварта вистава його діла в Варшаві. Вім, що це діла, ніхтори його діла були Kadangi žmogus ir menas yra neatsiejamos sąvokos. Žmogus be meno ir menas be žmogaus negali egzistuoti. Tai noriu pristatyti Antaną Carską ir jo parodą. Dlatego chciałam przedstawić właśnie pana Antana Topczewskiego. Ja przedstawiam pana i opowiem odrobinę o nim. Pan Antana Topczewski urodził się w roku 1958 w Zabierzchni na Litwie. W latach 1977-1982 studiował w dyrekcji Akademii Sztuk Pięknych. Od roku 1990 członek Związku Artystów Litwy oraz od 1993 roku współtworzy grupę artystyczną AMR. Mieszka i pracuje w Kownie na Litwie. W roku 1997 stypendysta ministra kultury Litwy oraz Polak Krasner Fundacji w Nowym Roku w USA. Wystawy indywidualne. W roku 1988 Dom Artysty Kowno, Republika Litewska. 1990 Galeria Rusiada, Berlin, Niemcy. 1992 Galeria Mikulauczytis, Kao, Kowno, Litwa. Galeria Al Palanga, Litwa. 1993 Galeria KIK, Berlin, Niemcy. 1995 Galeria Linal, Holandia. 1997 Galeria Ruta, Holandia. W 1998 Galeria Egles, Kowno, Litwa. W 1998 Ambasada Litwy, Berlin, Niemcy. W 2000 roku Palac Artystów Litewskich w Wilnie, Litwa. W 2004 roku Galeria Miamo Parkas, Kowno. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych, między innymi wybór z pierwszej nagrody 2002-2003. W 2002
Westerbury Gallery w Anglii, projekty grupy Anglis, następnie galerie w Kownie, Litwa. Następnie galeria Kowno-Litwa w 2003 roku, Barcelona, Hiszpania, następnie Estonia. Projekt Insert 168 w Kownie na Litwie. Następnie znowu galeria w Kownie na Litwie. Malarstwo dzisiaj galeria Nano Parka z Kowno, Litwa. W 2004 roku 7 funkcji malarstwa. Wilno. Następnie jeszcze jedna wystawa, znowu artystyczna, centralna wystawa artystyczna w Wilnie na Litwie. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj okazję oglądać obrazy pana Antanasa u nas tutaj. Mam nadzieję, że tych wystaw w Polsce będzie więcej, czego i panu życzę. W momencie, kiedy szukałam informacji, bo nie ukrywam, że dla mnie pana nazwisko było też nowym nazwiskiem, znalazłam krótką notkę o panu w piśmie Art and Business, które patronuje naszemu plenerowi. Także bardzo się cieszę, że dom aukcyjny Abbey House i pismo Art and Business jakby mają tę zasługę, że popularyzują pana postać w Polsce. A myślę także, że Litwini będą mieli też możliwość i cieszę się z tego poznać pracę naszego olsztyńskiego artysty, który też z nami jest, pana Jerzego Wojciecha Bieleckiego, którego otwarcie wystawy zaplanowane jest w Czerwonym Dworze na 20 lipca. Także, szanowni państwo, myślę, że to główne zadanie, ta główna idea pleneru, czyli wzajemne poznanie się i obejrzenie, po prostu stworzenie możliwości do tego, żebyśmy się poznawali, żebyśmy patrzyli, jak tworzymy, a nie zawsze i nie tylko oglądali na sztukę zachodu, jest też ważnym doświadczeniem i właśnie tę wartość dostrzegł Abbey House, czyli nasz patron medialny, jakby obejmując to nasze przedsięwzięcie swoim patronatem. Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie chciałam podziękować władzom rejonu Kowno, bo to duże wydarzenie, ale myślę, że tak jak 600 lat temu już ponad połączyła nasze losy bardzo mocno ta wspólna bitwa, tak myślę, że te losy artystyczne i gospodarcze teraz warto splatać i zaplatać dalej i myślę, że to są początki naprawdę dobrej współpracy. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję. A chciałam tylko dodać, że pan Antanas zgodził się też być członkiem pleneru, także zobaczymy jeszcze spojrzenie na bitwę grunwaldzką właśnie tutaj tych artystów, którzy w tym roku przyjadą do Czerwonego Dołu. Dzień dobry, szanowne Państwo. Noriu pirmiausiai padėkoti Kauno rajono merui ir čia dalyvaujančiam Kauno rajono vicemerui už pakvietimą atstovauti Kauno rajoną Griunvalde šitoje. Žalgirio mūšis ir šita Griunvaldas Žalgirio vieta, tai yra labai svarbi Lietuvos istorijai vieta ir mūšis, po kurio stipriai pasikeitė istorijos eiga ir man labai malonu čia pirmą kartą apsilankyti ir tuo pačiu parodyti savo kūrybą. Historia wspólna Grunwaldu, gdzie połączyła dwa narody, narody litewskie i polskie, które stanęły jako wspólne walki przeciwko krzyżakom, to jest bardzo ważne. Ja jestem wdzięczny i jestem zaszczycony tym, że znajduję się tutaj i może uczestniczyć w wystarczy właśnie w tej wystawie. Wakar, jak już mówię, turnirus
Ir ten norėčiau tos turnyrus ir kaip įvyko toks sutapimas, kad kiekvienam turnyre, kiekvienoje komandoje buvo po 21 karį. Pas mane čia yra eksponuojamas 21 paveikslas. Tai reiškia, galima būtų vadinti, kad tai yra tapybos komanda iš 21 paveikslo atkeliavo taip pat į turnyrą į Lenkiją. Zespoły, które liczyły z 21 wojowników, które walczyły między podobnymi walki wojowników, 21 z 21 wojowników. I proszę Państwa, ja przychodzę tutaj, w tej wystawie znajduje się 21 obrazów, bo to też jakby wojownicy, którzy przedstawione są tutaj na tej wystawie. Na ir trumpai keletą sakinių apie savo tapybą. Tai yra gan tradicinė Lietuvoje abstraktaus ekspresionizmo stiliuje daryti paveikslai. Chciałbym odrobinę powiedzieć o swojej malarstwie. Przede wszystkim to jest bardzo popularne teraz na Litwie, to jest impresjonizm abstrakcyjny. Ir norėčiau truputėlį interpretuoti, kadangi tai yra abstrakcija, tai žiūrovams norėčiau pasiūlyti, kad, sakysime, tas žalias truputėlį peizažas, truputėlį abstrakcija, ją galima vadinti ir Grunwaldo pieva. Ja chciałbym odrobinę przedstawić te obrazy. Niektóre są rzeczywiście abstrakcyjne i mają swoje kolory. Na przykład tutaj, ten dużo zielony taki obraz, to przedstawcie sobie, to jest pole grunwaldzkie, łąki grunwaldzkie. O, czy ta długiego spalenia i dramatyczka, paveiksla juoda, raudona, galima būtų taip pat žiūrėti kaip ir į Žalgirio mūšio įspūdį tapyboje. A ten następny obraz, którym ty na obrazie są nasycone kolory, czerwono, czarne, szare, to przede wszystkim można wyobrażać bitwę Montmartre. Bitwę, która tutaj się odbyła właśnie na tych polach. Taigi dėkuoju visiems susirinkusiems ir noriu dar pakviesti ir pasakyti, kad šiai parodai buvo išleistas specialus katalogas, kurį dabar galima pasiimti veltui ir jis stovi ten prie durų. Proszę Państwa, ja chciałam przede wszystkim podziękować wszystkim zebranym tutaj za uczestnictwo w tej wystawie i Państwo możecie nabyć, wziąć można katalog, który jest przygotowany z okazji tej wystawy i znajduje się przy wejściu i wyjściu z tego. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Dziękuję naszym gościom. I myślę, że to jest pierwsze z wielu spotkań, które jeszcze przed nami. A artystom życzę. Wielu dobrych twórczych chwil na plenerze. Dziękuję bardzo.